Jak tam, Szocik? Wszystkiego dobrego, no, ważny dzień dla ciebie, co tu dużo mówić? Dziękuję bardzo. Pierwsza okazja, żeby zagrać mecz w swojej urodziny idealnie? Chyba tak, no. Na poziomie ekstraklasy na pewno. No to kurczę, to nie ma co mówić o prezencie, o życzeniach, no bo życzenie i prezent może być tylko jedno, wiadomo, czy zdrowie, no bo to zawsze, ale dzisiaj lepiej byłoby dostać taki prezent. Najlepszy prezent dla mnie, jak zdobędziemy 3 punkty. Siema. Jak zdrowie? Dobrze, lepiej. Lepiej? Kiedy będziesz lepiej. Do gry? Następny mecz. Of course I want to be here with the team, help and everything, but like this is situation, then I will be one more kibice on the stadium for team and I hope we win and I believe in this. And how do you feel now? Now I feel much better, but still I'm not in 100%. I was trying to be ready for this, but sometimes it's better maybe to be clever than smart, yes. Yeah. So what happened? Nothing. I was feeling after the match against Slonsk, my Vujka. And I was also with Legia. I was playing with a little bit painful here, and after this we saw control and it's a little bit stretched muscle then. It's big risk. Jak tam się rozdrowie? Lepiej? Dużo lepiej. Ty jesteś rok, ale przed tobą jeszcze mała, się, że będzie gorzej, ale... To były czasy. Szybko się zrobiliśmy. Ciężkie doświadczenie oglądać mecz z Legią na trybunach i nie móc pomóc, tak realnie? Na pewno, no, ale takie jest życie. Zobaczyłem kawał dobrego widowiska, także nie zawiodłem się za bardzo. Widzę! To po raz trzeci, młodzi w sercu Łodzi. Troszkę zmieniłem to, co będzie dzisiaj na transparencie, ale generalnie hasło akcji Młodzi z serca Łodzi. Akcja organizowana przez nasze fankluby, przez kibiców, stowarzyszenia kibicowskie, oczywiście razem z klubem. No wykorzystujemy fakt, że można było dzisiaj z różnych przyczyn wpuścić dzieciaki, między innymi na sektor przyjezdnych, ale nie tylko. Właściwie większość zwalnianych miejsc dzisiaj dla dzieci, także zrobiliście dobrą robotę zwalniając miejsca właśnie dla tych najmłodszych, dla naszej młodej krwi widzewskiej. I tych dzieciaków dzisiaj będzie, lekko licząc, około 2000. Na B, na C, pod zegarem, zresztą wszędzie w ogóle, na całym stadionie. Super akcja, bardzo dziękujemy wszystkim firmom, wszystkim, którzy przyczynili się do jej powodzenia, organizatorom, którzy poświęcili swój czas. No, na tym to polega. Co najmniej raz do roku taka duża akcja jest organizowana, no po to, żeby ten stadion zawsze był pełny. Nie tylko dziś, ale za 5 lat także. Dyscyplina, koncentracja i szczególnie na początku meczu, gdzie stykowe sytuacje, mocno idziemy, bo to nie będzie łatwy mecz. Dawaj! Kto wygramy? Idę! Dawaj! Thank you.
trudny wynik, myślę, że dla nas mieli szanse i w meczu i myślę, że dla nas trudny wynik, no głowa do góry, musimy walczyć, każdy musi być koniec. Oni o pierwszej godzinie musieli na wyjazd, nie? Tak bardzo dziękuję za takie kibicowanie, no i szkoda, że nie był lepszy wynik dla nich i dla całego stadiona, no dzisiaj bardzo dobry doping i jest taki, jest, byłoby lepszy, gdyby wygraliśmy, no dzisiaj mieli szansę w pierwszej połowie, no taka jest piłka, no. Bez względu na wszystko, porażkę trzeba wziąć na siebie, trzeba wziąć na klatę i powiedzieć, to my mogliśmy zrobić coś więcej, coś lepiej. To jest kluczowe. Nie szukamy usprawiedliwień w czymkolwiek.